Jeżeli fraza za mocno czuję jest Ci bliska, ona z Tobą rezonuje, bo Ty dobrze wiesz, co to znaczy za mocno czuć, to zapraszam Ci na dzisiejszy film, dlatego że dzisiaj opowiem Ci o jednej zasadzie, o jednej rzeczy, która te emocje może intensyfikować i tak duże emocje i tak in intensyfikować, albo pomoże Ci się do nich zdystansować. I to jest bardzo ważne i w faktycznie bardzo mocno może wpłynąć na twoje funkcjonowanie. Dlatego zapraszam. Często dostaję wiadomości, bądź słyszę od ludzi na sesji jeden na jeden ze mną, że e, jestem bardzo wrażliwa, za mocno czuję, że tak mocno czuję, że to jest obezwładniające i że to jest takie trudne dla mnie i to jest przyczynia do tego, że mi się ciężko żyje. Więc jest to super ważny temat yy, i dla osób wrażliwszych, ale jak sądzę, i też dla osób, które gdzieś tam z tą wysoką wrażliwością się nie identyfikują. I dlatego warto o tym powiedzieć. Ale zanim to zrobię, chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom, które dołączyły do grona patronów, dlatego że w ten sposób, wielkie dzięki, wspieracie to, co robię. Wiedz, że bardzo doceniam Twoje wsparcie i dziękuję Ci bardzo za to, że jesteś, że przyczyniasz się naprawdę bardzo realnie do tego, że ten kanał istnieje, że filmy takie jak te są dostępne i że ja tworzę te treści. Także na, od razu na samym wstępie bardzo Ci za to dziękuję. Jeżeli masz ochotę dołączyć do grona patronów, to link zostawię w opisie i bardzo mi będzie miło, jeżeli także Ty będziesz chciał się przyczyniać do rozwoju tego kanału. Ale wracając do emocji i zalewania się emocjami, no jest często osoby gdzieś identyfikujące się z wrażliwością, mówią, że bo ja się tak mocno przejmuję, ja tak mocno przeżywam, ja ciągle płaczę, albo wybucham płaczem wtedy, kiedy nie chcę, na przykład w pracy, albo przy niektórych na przykład toksycznych osobach z rodziny. Wiem, że nie powinnam, ale jednak wybucham płaczem, bo te emocje są takie ciężkie i takie mocne. Albo często słyszę też, że takie osoby przejmują emocje innych ludzi i tak jakby przeżywają je sami, czyli nie dość że nosisz na sobie swoje własne emocje, to jeszcze taka ten syndrom gąbki, tak? że przesiąkasz. I nie, że ta, ta emocja przesiąka do ciebie, tak? czyjaś, bo widzisz, jak ktoś cierpi, jak ktoś się złości, jak ktoś się wstydzi. I a propos wstydu, te wszystkie emocjonalne sceny, to wszystkie e, okazywanie emocji, odczuwanie silne, znowu wywołuje co kolejne emocje. Czyli na przykład bardzo często takie osoby twierdzą, że się wstydzą tego. Wstydzą się tego, że się rozpłakały, wstydzą się tego, że się tak rozzłościły i wybuchły na przykład w, danym, w danej sytuacji. Tak na marginesie wstyd to jest niesłychanie ważna i wyjątkowa emocja, dlatego stworzyłam na ten temat dwa osobne filmy, do których cię zapraszam i tutaj gdzieś się pojawi link, ale wracając do samej emocjonalności, no więc co z tym fantem robić, nie? co z tym robić, żeby aż tak mocno tych emocji nie przeżywać? No oczywiście, tutaj jak zawsze powtarzam na tym kanale, mianowicie to, że nie ma takiego przycisku, który by włączył wyłącznie, wyłączył nam wszystkie emocje, jest wiele rzeczy do zrobienia. Natomiast dzisiaj chcę Ci przekazać informacje bardzo istotne dotyczące jednego mechanizmu, jednego sposobu patrzenia. Na swoje emocje, które faktycznie albo je intensyfikuje i będąc w nim, faktycznie te emocje stają się jeszcze większe, albo przepracowując i obserwując to zjawisko, w czym ja ci za chwilkę oczywiście pomogę i będę towarzyszyć, zdystansujesz się. To pomoże ci zdystansować się do tych emocji. Co to jest za zjawisko? No więc chciałabym, abyś yy, wszedł w posiadanie, lub weszła w posiadanie wiedzy na te temat czegoś, co się nazywa błędem myślowym. Oczywiście błędów myślowych jest bardzo dużo, my dużo błędów myślowych popełniamy, ale ten, którym dzisiaj się zajmiemy, nazywa się rozumowaniem emocjonalnym, albo uzasadnieniem emocjonalnym, albo wnioskowaniem na podstawie emocji. Co to takiego jest? No więc. To jest sposób patrzenia na swoje emocje, jako na dowód rzeczowy, że coś miało miejsce. Czyli na przykład, dlatego, że się czuję bardzo smutna, to znaczy, że coś się dzieje fatalnego, że coś jest naprawdę bardzo smutnego w moim życiu, albo dlatego, że poczułam się urażona przez czyjeś słowa. To jest niezbity dowód na to, że on mnie chciał urazić, że on mnie uraził. Albo że czuje się, czuję lęk, czuję strach, generalnie boję się czegoś, to jest niezbity dowód na to, że coś strasznego się dzieje w moim życiu i jest jakiś potwór, który mnie goni. No więc oczywiście, emocje są w nas po to, żeby nam coś sygnalizować. I oczywiście czasami tak bywa, że skoro ja się boję, to ja mam jakiś powód do tego, żeby się bać, bo mnie faktycznie gdzieś tam jakiś niedźwiedź goni. Ale cały klucz w tym, że nie zawsze. Nasze emocje potrafią się mylić. Nasze emocje potrafią być takim dzwonkiem alarmowym, który się włącza nie na skutek tego, że faktycznie jest pożar. Tylko na skutek tego, że na przykład gdzieś ktoś na klatce schodowej zapalił sobie papierosa, i jest jakiś tam mały dymek. I to jest super kluczowe, żeby sobie zdać z tego sprawę, że Twoje emocje są ważne. Ważne jest zrozumienie tego sygnału, poznanie ich, w ogóle obcowanie z nimi, tak jakby poczucie się. Poczucie takiego komfortu, że okej, okay, jest olbrzymia sfera w moim życiu, która jest emocjonalna i ja jestem coraz bardziej, coraz, potrafię się coraz bieglej po, poruszać w tej kwestii, w tym, w tym obszarze, fajnie. Ale to nie jest to samo, co biorę każdą swoją emocję jako niezbyt dowód na to, że, że moje życie wygląda tak, a tak, że jest coś strasznego, że ktoś jest na mnie czyha i chce mi zrobić tylko na azłość. To jest jeszcze trochę za mało. Innymi słowy, wyciągajmy wnioski, a zatem dalej te wnioski będą za sobą pociągać i emocje, i nasze decyzje, i zachowania. Wyciągajmy wnioski na podstawie faktów, a nie tylko na podstawie swoich własnych emocji. Bo to jest taka kula śnieżna, która będzie dalej rosła. Tak? Te emocje będą dalej się gdzieś tam toczyć i one będą ogromne. Czyli jeszcze raz na przykładzie, to, że czuję jakiś niepokój, to, że czuję jakiś lęk, to jeszcze nie, nie znaczy, że moje życie jest w faktycznym zagrożeniu. To jest jeszcze coś, co między jednym a drugim jest jakaś przestrzeń i tą przestrzeń warto zbadać, eksplorować. Innymi słowy, popatrzeć, ok, dobra, ja czuję jakiś, jakiś niepokój, ale teraz popatrzę na swoje fakty. Na fakty tej sytuacji, w której się znalazłam i czy faktycznie to jest jakieś niesłychane, straszne zjawisko zagrożenia niebywałego, czyli innymi słowy, czy to jest na pewno ogień. Czy to jest faktycznie ten papier zapalony przez kogoś, tak? Co to daje? No oczywiście, że tego typu Zdystansowanie się do swoich emocji, co nie oznacza, że uważamy je za nieważne, przypominam, ale zdystansowanie, ono nam przypomina, jakby włącza obszary naszego mózgu, które są odpowiedzialne za myślenie logiczne, roz, rozumowanie, racjonalne myślenie, szukanie faktów, planowanie, logiczne dodawanie faktów, a nie tylko i wyłącznie odczuwanie tych emocji i życia w tych emocjach. Jednocześnie właśnie oddalamy się od tego błędu wnioskowania na punkcie na podstawie emocji i zaczynamy wnioskować na punkcie nie na, na punkcie na podstawie faktów, czyli przechodzimy do tego, co faktycznie jest przed moim nosem, a nie do tego i nie skupiam się tak mocno na tym. Co mi się wydaje na skutek jakichś uczuć, które gdzieś we mnie teraz wędrują i sobie zaistniały. Czyli na przykład stajesz przed y, sytuacją, gdzie po raz pierwszy w życiu dochodzisz do wniosku na podstawie filmów na YouTubie, które się naoglądałaś i naczytałeś treści, że stawianie granic jest bardzo ważne, a masz wrażenie, coraz bardziej dobitnie do ciebie dociera, że ludzie ci wchodzą na głowę. No i okej, okay, doszedłeś do wniosku, że warto postawić granice ludziom. I teraz, jeżeli yy, gdzieś ten temat rezonuje, to też odsyłam Ciebie do tych filmów, które, w których opowiadam o stawianiu granic. Dlaczego to jest takie ważne? Natomiast, czyli mamy sytuację, kiedy Ty dochodzisz do wniosku, tak, to jest ważne. Tak, to, tak, granic brakuje w moim życiu. Tak, chcę coraz bardziej sygnalizować ludziom, że, że nie, że jest jakaś przestrzeń, do której ja mam prawo. I gdzieś jest jakiś płotek, który chcę sobie ustawić z furtką i niektórych będę wpuszczać, a niektórych nie. Nie zawsze, nie w każdym momencie. Nie wtedy, kiedy nie mam w ogóle siły i padam na nos, tak? Fajnie. Tylko, że jeżeli faktycznie dojdzie do tego momentu, gdzie ty poczujesz, że okej, okay, to jest ten moment, kiedy muszę powiedzieć nie, kiedy chcę powiedzieć nie, kiedy to jest ten kluczowy moment, kiedy chcę postawić granicę po raz pierwszy w życiu, to wierz mi, emocje, które się w tobie pojawią, nie będą ci mówić, okej, okay, spokojnie, zrelaksuj się, robisz coś fantastycznego, czujesz się teraz komfortowo i wszystko jest fajnie. Nie, te emocje będą właśnie biły na alarm. Będziesz czuł strach, zdenerwowanie, poirytowanie, jakąś złość, frustrację na siebie, na tych ludzi, na całą sytuację, zniecierpliwienie. Wszystko to nie będzie za bardzo spokojne. Ani ktoś się wierci, ani nie będzie też yy, bardzo komfortowe. I jeżeli wyciągniesz wniosek na podstawie tych emocji, które tu czujesz, że czuję dyskomfort, czuję nie, nieprzyjemne emocje, a zatem robię coś źle, no to do czego to cię pokusi? No do tego, że, aha, no to ja muszę odpuścić te granice. To widocznie robię coś źle. Widocznie muszę się wycofać. No i widzisz, jak wnioskowanie na podstawie emocji nie zawsze jest pomocne. To, co warto zrobić w takim momencie, to wziąć głęboki oddech, wcisnąć na chwilę hamulec, zatrzymać się, zrobić celowo, intencjonalnie pauzę i pomyśleć, pomyśleć, na podstawie czego wysuwam ten wniosek. Na podstawie tej chwili, tych emocji, które się dzieją teraz, tu i teraz, które mają prawo się pojawić, ponieważ robię coś nowego, ryzykownego, niepewnego, po raz pierwszy to mnie przeraża i ma prawo mnie przerażać, czy na podstawie faktów, które mówią tak, mam prawo się tak czuć dzisiaj, robię coś nowego, robię coś wartościowego, przekraczam w jakiś sposób swoją strefę komfortu, to jest rozwojowe na dłuższą metę, da mi to spokój. Doda równowagi w moim życiu, ale na krótką metę mnie to zestresuje. I to jest okej, okay, ponieważ umiem sobie radzić z tym stresem, mam pewne zasoby i nie pierwszy raz sobie zmagam się ze stresem, tak? No więc to drugie to jest wnioskowanie na, na podstawie faktów. I tego się trzymajmy, bo wnioskowanie na podstawie emocji niestety możecie doprowadzić, wyprowadzić gdzieś tam w las dlatego, że nie dość, że wycofasz się z bardzo, ważnej, z bardzo ważnej decyzji, na przykład stawiania granic, albo z decyzji tego, że idziesz na rozmowę kwalifikacyjną albo, że konfrontujesz się z kimś, przeprowadzasz jakieś, jakąś konfrontację, czyli coś, co może prawdopodobnie doprowadzić do konfliktu a konflikty to nie jest super mocna strona twoja I te itd. jeżeli tylko i wyłącznie patrzysz na swoje emocje to nie dość, że będziesz się wycofywać z najprawdopodobniej bardzo rozwojowych kroków, które dobrze by było postawić, to dodatkowo to wycofanie wcale nie przynosi ulgi. Okej, okay, ona może ci przynieść ulgę na 5 minut, ale na dłuższą metę, na perspektywę życiową, potęguje emocje. Potęguje strach. Strach, który gdzieś tam zamieciesz pod dywan, on nie maleje, on nie znika, on rośnie. A zatem nagle, w pewnym momencie, kiedy to robisz zwyczajowo, masz prawo się obudzić i czuć, że emocje cię przepełniają, że gdzieś one są ciągle pod, pod cienką warstewką powierzchni funkcjonowania, te emocje tam siedzą, zalewają cię. I kiedy naprawdę nie trzeba malutkiej, nie trzeba wielkiej iskry, tylko właśnie malutkiej, żeby one wybuchały. A ty nie masz nad nimi kontroli. Dlaczego? No właśnie dlatego, że one już są takie duże. Bo konfrontujesz się ciągle z nimi i ciągle na podstawie ich podejmujesz decyzje, wyciągasz wnioski. Powtórzę jeszcze raz: to nie o to chodzi, że emocje są złe, albo żebyś w ogóle zaczął ignorować te swoje emocje. Absolutnie nie o to chodzi, tak? Nie popadajmy w skrajności, ale. Warto się otworzyć na takie okienko, otworzyć na to, że emocje, kierowanie się, wyciąganie wniosków i potem podejmowanie decyzji na podstawie tylko i wyłącznie tutaj, tych teraz emocji, które się dzieją, nie jest zawsze mm, pomocne. One mają prawo się mylić. A my dołączając tą stronę wnioskowania na, na podstawie faktów, troszeczkę korygujemy ten tor lotu. I oczywiście to nie jest łatwa hmm, sprawa, dlatego że nie jest łatwa. To właśnie w ten sposób ten błąd myślowy zaistniał w Twoim życiu i istnieje i powtarza się. Na szczęście nie musisz sobie radzić sama lub sam z tą kwestią. Możesz się zwrócić do kogoś o pomoc, możesz wpuścić drug drugiego człowieka w moment uczenia się przestawiania, zrozumowania emocjonalnego na, na wyciąganie wniosków na podstawie faktów, Możesz, może Ci ktoś w tym etapie mm, towarzyszyć. I bardzo często takie wsparcie jest super kluczowe i rozwojowe. I do takiego właśnie wsparcia zachęcam Ciebie na sesję rozwojową na jeden ze mną. Dlatego, że właśnie na nich dzieje się takie wsparcie. Właśnie po to one istnieją. I istnieją w zasięgu Twojej ręki. Link do sesji rozwojowych zostawię w opisie i serdecznie się do nich zapraszam. Emocjonalne roz rozumowanie lub uzasadnianie to jest błąd, który dotyczy nas wszystkich. My wszyscy to znamy. Tylko tak jak to przeważnie bywa, właśnie dawka czyni truciznę. Jeżeli to jest coś, co czujesz, że ci towarzyszy bardzo często, no to warto zwrócić na to uwagę, warto poświęcić temu czas, warto to. W jaki sposób przepracować? Do tego cię zachęcam. Oczywiście zachęcam Ciebie też do zapisu do newslettera, gdzie właśnie z takimi rzeczami, żeby dać sobie spokój, mamy do czynienia co niedziela, gdzie wysyłam raz w tygodniu maila, i uczymy się tego, jak, jak dać sobie spokój. Natomiast jeżeli uważasz, że ten film. Lub każdy inny film na tym kanale przyniósł Ci coś pomocnego, wniósł coś wartościowego w Twoje życie i w Twój sposób myślenia, patrzenia na siebie, i masz ochotę, pomóc mi, masz ochotę wesprzeć rozwój tego kanału, to zapraszam Ciebie do strony Patronite, gdzie możesz, możesz to zrobić. Możesz to realnie zrobić, i mieć realny wkład na w rozwój tego kanału, i w te treści, które. Się pojawiają i mogą się pojawiać regularnie nadal. Jeżeli tak jest, jeżeli już jesteś patronem lub rozważasz dołączenie do grona patronów, to jestem ci dozgonnie wdzięczna i dźwięczna także. Oraz um, bardzo to doceniam. Wiedz, że Cię widzę i bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.